Cześć, ja jestem Brodaty, a dzisiaj przed wami... Yy. Trochę dziwny indyk pochodzący z za naszej południowej granicy, ludki ze studia Peron Interactive. Prawdopodobnie Czesi albo też inni Słowacy postanowili stworzyć nietypową gierkę survivalową, totalnie inną, na pewno nie ma tutaj zombiaków. Na pewno też jest to gra zrobiona trochę dla śmieszkowania, trochę dla przysłowiowej beki, ale kto wie, może jest tutaj w niej coś ciekawego. Czesi czy tam Słowacy słyną też z piwa i chyba ten tytuł zrobili właśnie po ostrym chlaniu. Dlaczego? Co powiedzie na survival w formie bycia menelem. Tak, radzenie sobie jako menel. To w sumie niekoniecznie musi być menelstwo, może po prostu bezdomny, może po prostu stereotypowy cygan, może przyszły youtuber, który za 30 lat obudzi się bez hajsu i totalnie bez emerytury. Sami decydujemy w pewnym mierze, kim chcemy być i Hobo, Tough Life, pojawił się na Steamie 25 lipca 2017 roku po krótkim czasie w tak zwanym Light i w ciągu tygodnia od premiery zdobył niewiele, bo blisko 60 ocen. Niestety albo stety są to oceny mieszane, czyli mniej więcej połowa osób kupujących ten tytuł nie była z niego zadowolona. Wybaczcie z góry brak muzy muzyki w tej grze. No, może podłożę jakiś utwór, jaki jest w tej grze, pod cały materiał, bo prawa muzyczna opiera się tutaj jedynie o dźwięki tego, co robimy i jeden utwór muzyczny. No dobra, budzimy się w dziurze. Wokół śmieci, wrak samochodu, beczka robiąca nam za ognisko. Jesteśmy typowym bezdomnym, a nasze, naszym celem, naszym zadaniem tutaj będzie po prostu przeżyć. Oficjalna cena jest dość kozacka, jak za tytuł o potencjalnie krapowej zawartości. 19 euro na G2 ofert sprzedaży na razie, jak widzicie po planszy, nie było. Co ciekawe, ta gra ma możliwość gry sieciowej, publicznej albo też zamkniętej dla znajomych. Możemy grać tutaj w kooperacji i zbierać złom razem. Zrobiona jest też na Unity, więc no cóż, można spodziewać się tutaj różnych kwiatków technicznych. Jednym z nich jest no koszmarnie zrobiona optymalizacja, skaczące klatki, raz jest to 90, raz 50, czasami nawet 20 albo 30. Nie ma tutaj też samouczka, możemy jednak otworzyć w ekipunku taką jakby zakładkę opisującą co jak działa na zasadzie po prostu czytania i cały ten nasz ekwipunek to jest jakby nasz Kajet z notatkami. Przede wszystkim mamy tutaj statusy: zdrowie, głód, jedzenie, jakby radość, aka morale. Ale co ciekawe, możemy też być przemoczeni, przeziębieni, albo po prostu śmierdzieć, <śm jak skarpety pielgrzyma, który zapomniał zabrać więcej niż jedną parę. Możemy być też zmarznięci, zmęczeni na głodzie kacowym, albo chyba może chcieć się nam y srać. Ale nie znalazłem opcji w tej grze, by dać sobie tutaj upost w tej sprawie. Co będzie naszym pierwszym celem w tej grze? Oczywiście, znalezienie nieco jedzenia i żarcia, picia, grzebiąc po prostu w śmieciach. Większość obiektów wokół nas można przeszukać, znajdując tam najróżniejsze przedmioty. Małe skrzynki można zlutować od razu, większe to co ciekawe taka minigierka. Na przykład kosze, zwykłe małe kosze na śmieci mają takie 3x3 pola, a kontenery nawet 7x7. I odkrywając te pola, znajdujemy śmieci lub bardziej użyteczne przedmioty, jakieś nadgryzione jedzenie, szmaty, deski, wozie, czasami rzadkie itemy, które wymagają od nas. Kolejnej minigierki. Lata sobie taki wskaźnik na boki, a my mamy po prostu kliknąć we właściwym momencie, żeby przedmiot ten złapać. Jeżeli nie złapiemy, to dostajemy obrażenia, tak jakbyśmy wsadzili rękę w coś ostrego. Oczywiście te wszystkie przedmioty, jakieś skrzynki tego typu kontenery, co jakiś czas się jakby odnawiają. Możemy też znaleźć. Em... Jakby to powiedzieć delikatnie, kupę. Na początku nie robi ona na nas wrażenia, ale z czasem zaczyna nas ranić, tak jakbyśmy wsadzili rękę, jak mówiłem, w coś ostrego, no i tracimy po prostu troszeczkę zdrowia i tak możemy się tu zabić grzebiąc w śmieciach. Co ciekawe, za każdą rzecz jaką robimy dostajemy doświadczenie expa. Mamy kilkanaście jakby perków, które levelujemy, zwiększamy ich poziom. Im wyższym tym mamy większe szanse na coś lepszego albo jakieś inne bonusy. Grzebanie w śmieciach też profituje bo z czasem tych kup i pułapek na polach w trakcie przeszukiwania kontenera będzie po prostu mniej, a jak będziemy już w ogóle arcymistrzem cechów szperaczy śmietnikowych, to pułapek nie będzie wcale. Znajdując butelki możemy znaleźć też skup butelek i po prostu je obchnąć, ale co Ech, przerażające to wykonanie techniczne tych wszystkich tekstur, sklepików, kiosków i tak nie wiem czy ktoś z was grał w Maluch Razer kiedyś, dawno temu, taka gra polska chyba i tamta gra kojarzy mi się właśnie z takimi płaskimi teksturami gdzie widownia na tych wyścigach w, Melu, w Maluch Racers była taką płaską jedną teksturą tutaj jest tak samo, sklepy, kamienice wszystko co nas otacza wygląda tak samo, jest po prostu to płaskim obrazkiem, jak to bezdomny bambosz, możemy do niektórych drzwi podchodzić pukać i o coś zapytać są różne obiekty, jakby z którymi przy drzwiach możemy pogadać, raz jest to na przykład fryzjer, raz jakiś tam Zakład pracy, innym razem jakaś melina, i dialogi z tymi wszystkimi drzwiami są różne. I opcja rozmawiania też jest tutaj skillem w tej grze. Im więcej go mamy, tym więcej opcji się tutaj pojawia, więcej mamy szans na zdobycie hajsu albo przedmiotów. Na przykład możemy powiedzieć, że jest tam zimno, no to dostaniemy tam na przykład butelkę z alkoholem. Możemy na przykład okłamać też kogoś, z kim rozmawiamy, że przychodzimy jako ukryty agent kontroli Sanepidu. Jesteśmy oczywiście specjalnie tak w kamuflażu, brudni i tak dalej, i możemy coś ukraść. Oczywiście poprzedzone jest to minigierką zręcznościową. Po mieście chodzą też NPC, u których możemy zdobywać większą popularność, mamy taki jakby wskaźnik u nich zaufania lokalnego, jakby. No oczywiście na początku mamy tutaj typowe teksty z cyklu Prezesie poratu Poratuj Pan Złotóweczką. Później jednak im mamy większy skill w rozmawianiu, tym opcji rozmowy jest więcej, zdobędziemy też kolejne skille, na przykład możliwość trollowania w trakcie rozmowy, czy perswazy Zgrożenia, strategii, rozmowy i tak dalej. Nie wszystkie dialogi są dostępne od razu, chociaż bardzo często się powtarzają. W jakimś czasie te wszystkie opcje wyglądają podobnie, chociaż różne, odpowiedź u różnego NPC-a wywołuje niego jakby różną reakcję. Tak, raz możemy zdobyć popularność tą samą opcją rozmowy, a raz możemy to stracić. Mamy też opcję odwrócenia uwagi NPCa z cyklu panie, patrz pan tam, co tam się dzieje. I czmych mamy opcję kracierzy jakiejś, jakiegoś przedmiotu u tego NPCa. Innym razem możemy. Spróbować coś komuś sprzedać i nasz hoboś, poza jedzeniem, humorem, pragnieniem, musi też odpoczywać. Do tego możemy zmontować sobie bunkier z kartonu i legnąć tam, gdzie większość bezdomnych lubi sobie walnąć, na ławeczce w parku. Co ciekawe, u mnie w mieście problem ławki na przystanku na dworcu głównym rozwiązano w taki sposób, że zamieniono tą ławeczkę w opieraczkę. Ha! Póki jest nam ciepło, odnawiamy sobie wytrzymałość, odnawiamy sobie jakby. Nasze zmęczenie, do tego warto najpierw pacnąć do beczki trochę niepotrzebnych przedmiotów, ogrzać się, zrobić sobie jedzenie i tutaj jest facepalm. Bo zrobienie jedzenia można zepsuć, nie otrzymując nic w zamian. Do tego craftingu też jest zręcznościowa mini wylew gierka i kiedy już zbierzemy całą masę surowców na stworzenie sobie jakiegoś kapoty, jakiegoś ubrania, to możemy po prostu ten crafting schrzanić. Ogrzani możemy walnąć się na ławce, byle tylko po prostu nie padało, bo niestety w tej grze pada nawet pod dachem. Mamy też system budowy. W kioskach znajdziemy poza itemami jedzeniem świerszczykiem, poprawiającym morale Aka zadowolenie. Heh, również znajdziemy tam mapę. Ona jakby wskaże nam trzy punkty, gdzie mamy opcję zbudowania swojego hobo-szałasu. Kiedy przeszukujemy skrzynki, kontenery i tak dalej, czasami trafimy na jakiś stary telewizor, na jakiś stary fotel, wannę, piecyk i próbując trafić w bardzo rzadką opcję w lutowaniu, taką niebieską, możemy znaleźć też coś, co można używać, a nieco jedynie stoi i powiększa ekwipunek naszego szałasu. Możemy też w nim zostawić nieco przedmiotów, których nie potrzebujemy, bo system... Ciężaru. Przedmiotów jest tutaj trochę zepsuty ja jako z... Hobość, no, nosiłem tutaj 150 kg. Co się stanie, właśnie jak zginiemy? Respawn? Po prostu odradzamy się, ale tam, gdzie przy robieniu sejwa, czyli jakby w tej naszej dziurze, również bez ekwipunku. Zostaje nam doświadczenie, które zdobyliśmy, oraz to, co skitraliśmy właśnie w Szałasie. Możemy go też um, tworzyć, jakby sandboxowo, z różnych ścianek, możemy sobie go upiększać, z daszków i tak dalej, ale chyba nie ma to na nic większego wpływu poza po prostu wyglądem. Niby w finalnej wersji Hobo mamy otrzymać quest Więcej elementów mechanicznych, więcej miejsc do eksploracji oraz wyzwania do spełnienia. Ja wolałbym zamiast takich featureów poprawkę tego, jak gra chodzi, oraz jakby wyznaczenie w niej jakiegoś y, celu gry. Spędziłem tutaj chyba 3-4 godziny w tej produkcji i nie bardzo wiedziałem, co mam tutaj robić, by. Przejść tą grę, nie wiem, może wyjść z be bezdomności, może znaleźć pracę, cokolwiek. Twórcy myślą też o zwiększeniu ceny, kiedy gra będzie już ukończona, a w mojej ocenie nie zasługuje ona nawet na 10 euro, nie mówiąc o 20. Zabrakło mi sporo opcji. Nasze ubranie może się przemoczyć oraz <laughs> prześmiernąć. Nie znalazłem możliwości wyczyszczenia tego ubrania w jakiś sposób, nie wiem, w pralni albo wysuszenia tego ubrania na przykład nad ogniem. Stanie przez minutę przed płonącą beczką, nic. Mi tutaj w ogóle nie dało. Ubrania możemy też znaleźć w śmieciach, czasami wykraftować albo zdobyć od innych NPCów, na przykład mówiąc im, że jest nam zimno to dostaniemy na przykład szalik. Oczywiście, finalnie rzecz biorąc, chyba nie muszę mówić, że podejście do tej gry miało być śmieszkowym podejściem. Takim, gdzie z góry wiedziałem, że zagram w mocnego przeciętniaka. Ale interesowało mnie w Hobo to, jak mocno rozbudowano powiedziałbym mechanikę bezdomności właśnie. Jak mocno wykorzystano pomysł na inną grę survivalową. Tutaj niestety nie jest aż tak różowo, bo pomysł nie wykorzystano w pełni, nawet nie wykorzystano go w dużej mierze. Odlatamy sobie po mapie, staramy się przeżyć w grze graficznie rodem z 2000 roku albo wcześniej. No nie licząc trawy, która wygląda tutaj całkiem spoko, pod tymi wszystkimi autostradowymi mostami i tak dalej. Od siebie na koniec materiału zostawię miniaturkę standardową, przeciętną, zwykłą. Ta gra załapałaby na pewno ocenę wyższą, lepszą, gdyby jej cena była minimum o połowę niższa, płynność gry była lepsza, a jej treść albo content miało jakiś po prostu cel, że tą grę da się faktycznie jakoś skończyć, zwyciężyć w niej. Kto wie, może z tego coś kiedyś wyjdzie. Tyle.